Chowie pan to piwo, bo znowu pan wyjdziesz na jakiegoś... Chlora. Albo szybko wypij. Szybko wypij, to nie wyjdziesz. No, panie Adrianie, to niezwykły mecz. Bo dzisiaj wielki mecz o awans do ligi której? Trzeciej, panie. Do trzeciej. No. Huragan Wołomin. Huragan Wołomin! Kontra. Pogoń Grodzisk Mazowiecki. A pan komu się kibicuje? Mikołajką. Mikołajką. Jeżeli jest Mikołajek. Huragan! Huragan! Co, szybko grają, nie? Miałeś chyba jakąś historykę o szybkiej grze, tak? Ja mam napisane, pewnie zapomnę. A co to jest? Pierwszy czy co? Tak. To wczoraj pan Strejla mówił na meczu tym Euro. Szybka noga, szybki strzał, nie dobiegł do krzaku, bo się zesrał. Bardzo dobre. Kulturalni kibice, kulturalni kibice. Bardzo dobry strzał. Ależ to była pierwsza połowa, nie? Bardzo emocjonująca była ta połowa. Ej, wiesz ile jest w ogóle? 1-0 dla Huraganu. Staro, jedź! Brawo! No ja. Wydaje, że jakby Pogoń awansowała, to cena mieszkań w Rudzisku pójdzie w górę. Nie. Nie? A wynająłeś? Brawo. A może jakiś dowcip? Nie mam żadnego dowcipu, ale mam mroczne o duchu. Co masz? No panie, ja ducha złapałem. O, ale jak ducha złapałeś? No po prostu, w bloku u mnie. Mam nagrany wstrząsający materiał. Co, przeklinają? Zaprezentować? Miały być duchy, a nie dupy. Tam jest zdjęcie, jakiś lasek masz w tym telefonie. No i masz. Jest coś w obrazku, bo... No jest ciemno, to duch jest ciemno. Słyszysz, jak to się ostrzy? Szykujcie zmarłych, szykujcie zmarłych. Potem się moczyłem przez 3 dni z rzędu. Ja bym tę produkcję wysłał na festiwal... Thrillerowski. Filmów horrorogojowskich. Trochę taki klimat był. Ja nie wiem. Baraż do 3 dni. Co? Spać mi się chce. No czekaj, jeszcze 15 minut wytrzymasz. Spać! A nie srać. No to właśnie mówię, że 15 minut do końca meczu. Czy panu wszystko musi się kojarzyć z jednym? Nie, z drugim. No tak, z dwójką. Sylwester z dwójką. Ależ to było meczycho! Ale jeszcze rewanż. Rewanż nie będzie formalnością. Nie było świętowania, bo jeszcze będzie rewanż. Kurwa, ten blok jest super. Tak? Ciekawe, czy to mają kibel. No i z tym poważnym pytaniem już zostawimy państwa. A jak? Ha, niezły kibel to będzie dopiero w przekonie. Za 10 dni, 13 lipca, trzecie kartofiskowe Mistrzostwa Świata w oddawaniu gry w piłkę. Link do tego wydarzenia, jak ktoś nie wie o co chodzi, będzie pod filmikiem. Tam generalnie same słabe drużyny grają. Słabych drużyn nie brakuje też w polskiej internetowej grze piłkarskiej Football Team. Jak ktoś chce do niej dołączyć, to również pod filmikiem będzie komentarz. I tyle. Widzimy się w przekonie, mam nadzieję.